Każdy hodowca oczywiście marzy o fajnych nagrodach, o fajnych dyplomach, pucharach. Natomiast zostałem zapytany, jaki jest przepis na sukces. Z doświadczenia mogę podać taki swój uniwersalny przepis na sukces, który stosuję także nie tylko przy gołębiach, ale w życiu. Więc na pewno warto uczyć się na błędach. Jeżeli popełniamy błędy, starajmy się w przyszłości eliminować je, bo wiemy świadomie, że ta droga do niczego nie prowadzi. Drugą rzeczą uważam, która jest bardzo ważna, to powtarzalność dobrych praktyk. Jeżeli jesteśmy świadomi, dlaczego gołębie wykonały świetny lot, to starajmy się to powtarzać i nie stresujmy się, jeżeli coś w kolejnym locie nie wyszło, bo wiemy, jesteśmy pewni, że to rozwiązanie jest dobre. Starajmy się to powtarzać. Na pewno systematyczna praca. Nie da się nakupić produktów czy zrobić tylko trening przed samym rozpoczętym sezonem. Trzeba pracować cały rok. Uważam, że zima jest o wiele ważniejsza. To w zimie tak naprawdę przygotowujemy gołębie. Dlatego systematyczna praca w każdym okresie daje też kolejny poziom do zdobywania nagród. Trzeba się stale doskonalić. Konkurencja, jak wszędzie, proszę Państwa, jest bardzo mocna, rozwija się bardzo silnie. Chociażby nasz oddział, widać wyniki coraz na poziomie Polski, mistrzostw Polski. Trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć i iść do przodu, eksperymentować nowe produkty, nowe rozwiązania, nowe metody. No i oprócz tego, wiadomo, trzeba mieć jeszcze szczęście. Możesz zrobić wszystko, możesz unikać błędów, robić dobre praktyki, rozwijać się, pracować systematycznie, ale czasem dwa kółka więcej nad gołębnikiem, gołąb jest, ale nie odbity w zegarze. Trzeba mieć szczęście, wtedy będziesz mistrzem. Oprócz tego oczywiście trzeba zacząć od dobrych gołębi. Ja miałem to szczęście, że zacząłem od dobrych gołębi. Pierwsze gołębie miałem od kuzyna Roberta Wabrala, od Ryszarda Murzyna ze Słopnic, który wiele razy mnie wspierał w tej hodowli, wiele razy dostarczał mi świetnego materiału. I to gwarantuje, że przygoda z gołębiami może być miła. Jeżeli zaczynasz od słabych gołębi, miernej jakości, wtedy cała ta praca, która idzie, może być obliczona w nic. Proszę bardzo, tutaj są moje produkty, które przechowywane są w lodówce. Oczywiście to, że ich jest tak dużo, to nie świadczy, że wszystko się podaje w jednym czasie, ale uważam, że opieka nad gołębiami powinna być przez cały rok. Nie bez kozery współpracuję z tą firmą na zasadzie korzystania z tych produktów, ponieważ od 2013 roku regularnie korzystam z tych produktów i jestem bardzo zadowolony. Współpracuję też od 2013 roku z firmą Versellaga i w zasadzie na tej karmie głównie gołębie są karmione i też z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jakość tych produktów jest bardzo ważna. Przez te lata udało mi się zdobyć kilka fajnych nagród. Gołębie dają dużo satysfakcji, nie leci się tylko dla nagrody, ale po to, żeby fajnie spędzić czas i dobrze przy tym się bawić i wypoczywać. Życzę tego wszystkim.